Cześć! Zapewne zgodzisz się z tezą, że do efektywnej pracy potrzebne są umiejętności oraz wiedza. Jednocześnie przydatny będzie wysokiej klasy sprzęt. Dzisiaj spotykam się z Grzegorzem, który ma ogromną wiedzę w temacie elektronarzędzi, a także umiejętności i co więcej, przywiózł wysokiej właśnie klasy sprzęt. Cześć Grzegorzu, miło mi Cię gościć. Cześć Dawid. Co dla nas dzisiaj przygotowałeś? Dzisiaj opowiem o elektronarzędziach z systemu 12-woltowego dla profesjonalistów. Czym charakteryzują się te urządzenia? Spójrz, żadne z tych narzędzi nie ma przewodu. To wpływa na ich mobilność, czyli możesz pracować nimi gdziekolwiek chcesz. Dodatkowo są bardzo małe i poręczne, dzięki czemu praca jest komfortowa i wygodna. Okej, czyli teraz praca będzie dla mnie komfortowa, natomiast słyszałem, że w tych elektronarzędziach masz możliwość zmiany baterii i włożenia jej do innego elektronarzędzia, to prawda? Jak najbardziej. Wszystkie te akumulatory i narzędzia w systemie 12-woltowym są ze sobą kompatybilne. Zobacz, mogę zabrać akumulator z jednego narzędzia, przepiąć go do drugiego i działa. Sam spróbuj. Pewnie. Rzeczywiście, funkcjonuje. Akumulatory różnią się pojemnością, która wpływa na czas pracy elektronarzędzia. Grzegorzu, jakie pierwsze narzędzie weźmiemy pod lupę? Myślę, że na początek weźmiemy piłę szablastą, potocznie zwaną lisicą. Jest to najmniejsze narzędzie profesjonalne tego typu. Rzeczywiście, wygląda kompaktowo. Możesz nim przecinać różne materiały, na przykład drewno, metal, czy też drewno, na przykład z gwoździami, jeżeli zastosujesz oczywiście odpowiedni brzeszczot. Spójrz, tutaj na przykład mam brzeszczot do metalu. Zobacz, instalujesz go w ten sposób i gotowe. Co więcej, jeżeli masz trudno dostępne miejsce i wygodniej byłoby ci ciąć w drugą stronę, możesz brzeszczot zainstalować odwrotnie. Drugi brzeszczot, który tutaj przyniosłem, to brzeszczot do drewna i do metalu. Także instalacja jest tak samo prosta, działa to w ten sam sposób, ponieważ uchwyt jest uniwersalny. Zauważyłem, że jest tutaj taki wskaźnik. O czym on nas informuje? Ze względu na to, że akumulatory w systemie 12-woltowym nie mają wskaźnika poziomu naładowania, taki wskaźnik jest na większości elektronarzędzi. To co, Grzegorzu, przejdziemy do kolejnego narzędzia? Pewnie. Co to będzie? Mam tutaj małą szlifierkę kątową, która ma specjalną źrenicę tarczy 76 mm. Bardzo wygodna, poręczna, kompaktowa. Możesz nią operować w trudno dostępnych miejscach. Czym jeszcze się wyróżnia? Przede wszystkim w zależności od tego, jaki założysz osprzęt, czyli jaką tarczę tnącą, możesz ciąć na przykład metal, drewno czy plastik. Dodatkowo posiada silnik bezszczotkowy, który generuje mniej hałasu, mniej ciepła, nie ma tego iskrzenia niepotrzebnego jak w silnikach szczotkowych. Dzięki temu też jest bardziej wydajna. Akumulator, tak jak już wiesz, przepinamy z innego narzędzia, więc tutaj jest pełna kompatybilność. To, co ją najbardziej lubię, to właśnie jej poręczność i to, że mogę dostać się w trudno dostępne miejsca. Dodatkowo zwróć uwagę, że mam tutaj dwie osłony, które są w zestawie. Jedna, ta metalowa, służy do szlifowania, czyli używamy jej, kiedy szlifujemy, natomiast druga, założyłem ją, ponieważ mam talerz tnący. Ona ochrania nas w trakcie pracy, kiedy coś przecinamy. To co, kolejne narzędzie? Pewnie. Następnym jest szlifierka, ale oscylacyjna. Te z kolei wykorzystujesz do szlifowania drewna. Ten talerz, który widzisz, ma średnicę 125 mm. Na nim jest założona siatka szlifierska. Możemy używać oczywiście papieru do szlifowania lub siatki. Siatka jest wydajna, ponieważ całą swoją powierzchnią ten pył jest zasysany, także nie posiada jakichś specjalnych dziurek. Mamy tylko jeden włącznik, wyłącznik, także prosta w obsłudze, uruchamiasz, kręci się talerz i gotowe. Bardzo szybko się zatrzymuje, co też wpływa na komfort pracy. Kiedy chcesz odłożyć narzędzie, to ono się zatrzyma, zanim zdążysz przytknąć się do stołu. Regulacja prędkości pozwala też dopasować prędkość obrotową talerza do danego rodzaju pracy. Tu też mamy ten silnik bezszczotkowy? Dokładnie, też jest silnik bezszczotkowy, także już wspominaliśmy o tym. Mniej hałasu, mniej ciepła, co się przekłada na komfort pracy. Myślę, że jej największą zaletą jest ergonomiczny kształt oraz to, że jest bardzo kompaktowa. Sam zobacz. Rzeczywiście, jest bardzo dobrze wyważona. To co, czas na kolejne urządzenie? Pewnie. Wiertarko-wkrętarka. Co o niej więcej możemy powiedzieć? Są dwa elementy, które charakteryzują te wszystkie narzędzia. Przede wszystkim wszystkie są w systemie 12-woltowym. A druga rzecz, posiadają taki znaczek heavy duty.
To znaczy, że są przygotowane do najcięższych zastosowań. Mogą pracować nieprzerwanie przez kilka godzin. Czyli super sprawdzą się dla profesjonalistów. Przede wszystkim są dedykowane dla profesjonalistów. Mamy tutaj wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, dwa biegi. Regulacja prędkości obrotowej jest pod przyciskiem, tutaj pod tym spustem. Także czym mocniej naciśniesz, tym szybciej się obraca. Na pierwszym biegu mniejszy zakres obrotów, na drugim większy. A jak wyglądają tryby pracy? Mamy tutaj trzy tryby pracy, jak widzisz. Wkręcanie, wiercenie oraz wiercenie z udarem, ponieważ ten model posiada mechanizm udarowy. Podobnie jak poprzednie narzędzia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wielką zaletą tego narzędzia jest kompaktowość oraz niewielka waga, dzięki czemu sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach. Super. Dziękuję Ci serdecznie, Grzegorzu, za przedstawienie tych elektronarzędzi w tak kompleksowy i merytoryczny sposób. Ja również dziękuję. Dzisiaj porozmawialiśmy tak naprawdę o czterech elektronarzędziach z systemu 12-woltowego Bosch Professional. Natomiast pamiętajcie, że oferta Bosch jest o wiele szersza. I tą ofertę znajdziecie na stronie mediaexpert.pl, do której Was serdecznie zapraszam. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Cześć.